Cześć ciekawscy! Trend na przechodzenie z YouTube'a do rap gry utrzymuje się już w Polsce od dłuższego czasu. Jednym z pierwszych transferów był wcześniejszy gracz i vloger Multi Gameplay Guy, teraz znany jako raper Young Multi. Jak wyglądała jego kariera zanim został muzykiem? Dlaczego tyle starszych osób z branży go nie lubi, a nawet publicznie wyzywa? Zostańcie z nami do końca, a dowiecie się, jak z gracza Minecrafta stał się gwiazdą rapu. Michał Rychlik urodził się 1 lutego 1997 roku i to tyle na temat jego wczesnej biografii, bo musimy przenieść się o kilkanaście lat do przodu, kiedy Multi zaczął swoją karierę youtubera. W 2010 roku artysta założył swój kanał na YouTube, a rok później celebrował pierwsze 300 subskrypcji. Pamiętajcie, że to były inne czasy, więc ta liczba robi wrażenie. Michał nagrywał gameplaye z gier takich jak GTA lub Minecraft i różnych innych tytułów. Był jednym z pierwszych młodych youtuberów i przez 6 lat tworzył filmy na temat gier i vlogi. Tymczasem Michał skierował swoją działalność na inne tory. Pierwszy jego kawałek zatytułowany Nie wiem pojawił się w 2015 roku i ma teraz imponujące 17 milionów wyświetleń. Od tego czasu wiele się zmieniło, ale wtedy było bardzo mało raperów youtuberów. Jednym z nich był Gimper, o którym mamy dwa odcinki. Tymczasem podczas pamiętnego This Challenge 2 Multi wyzwał Gimpera do walki na rymy, który pomimo, że twórcy prywatnie bardzo się lubią i szanują, na swoim klipie w intro pokazał jak niszczy głośnik grający utwór Michała. Całkiem drastyczny sposób, żeby zacząć wideo. A było to małe nawiązanie do powtarzalności tekstu młodego artysty, ponieważ dla części internetu, nie wiem, było irytujące. Widząc, jaką popularność przynosi mu tworzenie muzyki, Michał postanowił zająć się rapem. Przyjął pseudonim Young Multi i rozpoczął nagrywanie swojej pierwszej płyty nazwanej Nowa Fala, której tytuł jest nawiązaniem do faktu, że artysta jest częścią nowego nurtu w rap grze. Fanom spodobała się płyta, a krytycy odebrali ją bardzo dobrze. Jednak każdy medal ma dwie strony. Młody raper spotkał się z falą negatywnych opinii, które nie dotyczyły tyle jego utworów, co faktu, że wykorzystał trend rapujących youtuberów, aby wybić się na rynku muzycznym. Mogłoby to być prawdą, ale jak Michał mówił, w różnych wywiadach, oprócz swojego głównego kanału miał na platformie drugi, na którym publikował muzykę, ale nie miała ona na tyle wyświetleń, co filmy na głównym profilu. Michał postanowił, że płyta nie będzie jednorazowym wyskokiem, nie pomijając faktu, że Nowa Fala pokryła się złotem i zapowiedział, że powstanie drugi krążek. Co więcej, przy okazji wydawania pierwszego krążka zmienił trochę swój image. Zrobił sobie dready i zaczął nosić designerskie ciuchy. Multi w klipie Plecak pochwalił się swoim nowym Mercedesem Coupé klasy C. Jednak jakiś czas później przydarzył mu się wypadek samochodowy, przez co jego auto zostało zniszczone. Na całe szczęście raperowi nic się nie stało, ale jego przeciwnicy wykorzystali to, aby żartować sobie z twórcy. Tak na przykład youtuber gamingowy Oniku Rock wspomniał o Multim kilka razy w swojej popularnej serii zatytułowanej Rock Obraża. Oczywiście docinki te miały przekaz czysto humorystyczny, jednak twórca zebrał wiele negatywnych komentarzy od fanów młodego rapera, ponieważ naśmiewał się z wypadku, w którym udział miał Michał, oraz że zaczął gwiazdorzyć. Inny przekaz niosło ze sobą kilku raperów z tak zwanego old schoolu. Jednym z nich jest znany twórca o ksywce Paluch, który nie przepada za youtuberami przechodzącymi z robienia filmów do tworzenia muzyki, przez co nie uznaje twórczości Multiego. Ten odpowiedział klipem tworzonym razem z przedstawicielem oldschoolowego rapu Peją. W wywiadzie dla CGM Multi powiedział, że starzy raperzy muszą otworzyć głowy, czyli aby zaakceptowali młodych nowych twórców, a nie potępiali ich za ich styl. Niestety Paluch na swoim koncercie powiedział, żeby Multi zamknął sami wiecie co. Powstał wówczas podział, a Multi nagrał kolejny kawałek pod tytułem List Otwarty. Choć dziś sprawa ucichła, jej niesmak pozostał. Na pewno zawód u Multiego wywołał też Tedę, którego Michał był wielkim fanem, a który naśmiewał się z jego twórczości. Na swojej najnowszej płycie Tedę rzucił: Multi może sobie nagrywać, tylko żeby nie nazywał tego hip-hopem. W wielu wywiadach młody artysta mówi, że chce współpracować ze starszymi twórcami, żeby pokazać, że nowi raperzy i ci starsi z doświadczeniem mogą żyć w zgodzie i tworzyć coś naprawdę niesamowitego. Wspominał też, że bardzo chciałby stworzyć jakiś klip z Krzysztofem Krawczykiem. Czekamy na ten kolab z niecierpliwością. A wy ciekawscy? Myślicie, że Michał będzie tym, który połączy rap grę? Czy lubicie jego twórczość? Czy może nie przepadacie za raperem? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Do usłyszenia!